Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Dębickiego przyjęto nie tylko budżet na 2023 rok, ale także wieloletnią prognozę finansową do 2038 roku. Jak podkreślał Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, ta prognoza wyznacza kierunki rozwoju, ale na pewno będzie modyfikowana. Zarząd powiatu liczy na to, że dużą liczbę zadań uda się zrealizować dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym. Część zadań oczywiście w związku z konsekwencjami podjętych pewnych decyzji dzisiaj musi być tam zapisanych, no ale myślę, że będziemy to modernizować, tak jak to zresztą się dzieje, modyfikować. W wieloletnich prognozach finansowych zapisuje się duże inwestycje, takie jak zjazdy z autostrady czy budowa mostu. Ile tych uchwał jest, które dotyczą zmiany, korekty. To, co się pojawia dzisiaj, ma przeniesienie na przyszłość, w związku z czym ta długoletnia rzeczywiście. No ale tak to też trzeba rozpatrywać, tak jak powiedziałem dzisiaj. No, powiat się nie zaczął dzisiaj, nie kończy się dzisiaj. Zaczął się 30 lat temu, kiedy był kto inny starostą. Ja mam okazję już być tutaj 8 lat radnym i obserwować, jak to wygląda i funkcjonować w tym samorządzie. Radni powiatowi uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej przyjęli jednogłośnie. Okres zimowy to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych, dlatego nie powinniśmy o nich zapominać. Właśnie teraz należy otoczyć takie osoby troską oraz zainteresowaniem, a także opieką. Co roku niestety zdarzają się przypadki zgonów z wychłodzenia wśród ludzi nie mających własnego dachu nad głową. W okresie zimowym Straż Miejska, policjanci oraz inne służby, a także instytucje prowadzą specjalne działania mające na celu ochronę tych osób przed zgubnymi skutkami niskich temperatur. Z pomocą przychodzi także Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Dębicy. Bezdomni czy osoby będące w jakichś tam chałupkach mieszkające, które na przykład pod wpływem śniegu się zawaliły, nagle z dnia na dzień stają się bezdomne. I gminy w ten czas pytają, czy byśmy przyjęli. Oczywiście przyjmujemy każdą osobę, która potrzebuje pomocy i znajdują tutaj zastępstwo za własny dom. Oczywiście z ulicy też ludzi i to nie tylko z miasta, z powiatu, ale z całego województwa Karpackiego przyjmujemy. W tej chwili już mamy ponad 140 osób. Pracownicy Domu Pomocy dla Osób Bezdomnych współpracują z różnymi służbami, medykami, Strażą Miejską i Policją w zakresie wymiany informacji o ludziach potrzebujących pomocy przez cały rok, ale szczególnie w okresie zimowym, aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu. Odpowiednie służby muszą jednak posiadać informacje o miejscu ich przebywania. Pamiętajmy, że pomóc może każdy z nas, dlatego jeżeli posiadacie Państwo informacje o takich osobach, to należy poinformować o tym na przykład funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji. Można także skontaktować się ze schroniskiem. Jedno działa przy ulicy Świętego Brata Alberta w Dębicy, ale potrzebujący mogą również szukać pomocy na terenie przytuliska przy ulicy Słonecznej. Myśmy tam robili remont kapitalny i miało być otwarte tak jak i w tamtym roku w grudniu przed świętami, ale ze względu na mróz i śnieg i troszkę opóźnienie remontu, bo się okazało, że jedną rzecz żeśmy ruszyli, to następna wyszła jak to w starym budynku. Więc otworzymy dopiero jak puści trochę mróz i śnieg, no bo żeby tam posprzątać, żeby tam zrobić, no to trzeba byłoby bardzo mocno grzać. No a z kolei nas po prostu na to nie stać. No tak jak wszyscy musimy oszczędzać energię cieplną. Z tego powodu wszystkie osoby są tutaj, a Słoneczna jest dalej zamknięta, ale nie ma obawy, bo na tyle mamy tutaj pomieszczeń, na tyle miejsc, na tyle wszystkiego zaopatrzenia, że każda osoba, każda dosłownie z Dębicy i z powiatu dębickiego znajdzie tutaj miejsce. Nie bądźmy zatem obojętni, reagujmy na osoby bezdomne przebywające w miejscach, w których mogą ulec wychłodzeniu, takich jak na przykład ogródki działkowe, parki, ławki na skwerach, przystanki autobusowe, ale także okolice dworca czy osiedlowych budynków mieszkalnych. Każdą osobę potrzebującą przyjmujemy bez dokumentów.
Dopiero później weryfikujemy dokumenty, wszystkie jego dane i tak dalej. Z tym, że tak mówię, jeżeli to jest osoba dębicka, tak jak dzisiaj jeden pan, który wcześniej był u nas, zadzwonił, czy go przyjmiemy, ja mówię, nie ma problemu. Była to godzina przed 9:00, proszę iść do MOPS-u, załatwić sobie dokumenty, podpisy i przyjść tutaj do nas. No do chwili obecnej się jeszcze nie zjawił, ale mam nadzieję, że się zjawi. Więc tak to wygląda. Nie ma sensu wcześniej do nas dzwonić, czy my przyjmiemy, czy nie. Mówię o osobach bezdomnych, żeby do nas dzwoniły, ponieważ jeżeli to jest zagrożenie już wieczór, to my przyjmiemy, a jeżeli to jest do południa, to najpierw niech zadzwoni do swojej gminy. Bo jest tu zachodzi takie niebezpieczeństwo, że często u nas schronienia, szczególnie właśnie wieczorami i przez weekendy, szukają osoby poszukiwane przez policję. Można również informacje o osobach potrzebujących pomocy przekazywać za pośrednictwem internetowej krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Wystarczy na mapie zaznaczyć zagrożenie z kategorii bezdomność, określając miejsce, gdzie znajduje się człowiek potrzebujący pomocy. Policjanci weryfikują każde takie zgłoszenie. Jeżeli jednak zauważymy, że osoba bezdomna jest skrajnie wyziębiona i potrzebuje natychmiastowej pomocy, to powinniśmy telefonować pod numer 112. W roku 2022 w Dębicy na świat przyszło 1051 dzieci. Najczęstsze imiona dla dziewczynek to na pierwszym miejscu Zuzanna i Lena, na drugim Julia, Maja, na trzecim Alicja. Chłopcom najczęściej nadawano imiona Nikodem, Antoni i Aleksander. Zuzanna, Lena i Julia dla dziewczynek są popularne od wielu lat. Zuzanna była, był też Antoni. Te imiona czasami spadają z pierwszego miejsca na drugie albo z drugiego na trzecie, ale mniej więcej w czołówce to są podobne. Po raz pierwszy w czołówce i na pierwszym miejscu jest imię Nikodem. Jak przyznaje Bernadeta Rusin, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dębicy, w statystykach wojewódzkich to imię plasuje się na dalszych miejscach. Nie ma w tym roku popularnych wcześniej Franciszka i Jakuba. Rodzice z coraz większą świadomością wybierają imię dla swojego dziecka. Powiem, że w ostatnich latach nie mamy takich dziwnych imion. Z reguły to są nasze polskie imiona i powtarzają się te same imiona. Nie ma jakichś takich wymyślonych. Dziecko można nazwać imieniem obcym bez względu na obywatelstwo i narodowość rodziców. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.